are the dolls as the game begins. Girl is the princess and boy's the prince. Feeling secure from the ogre who's hidden in the playground. They've got a jingle in case they fight. That will decide who is wrong or right. Gotta be friends and behave if they both are ever gonna be crowned. Ucho od kubka, ucho od garnka, a może ucho jako narząd słuchu. Z czym dzieciom kojarzy się ucho? Po prawej stronie i po lewej, bo nie ma jednego ucha, tylko są dwa. Jest więcej, jest w większych stronach nie ma ucha. Jak jedno ucho się zatknie ręką, to i tak słychać, bo trochę wlatuje powietrza do tego ucha. Jak się dwa zatnie, to też ucha dwa mogą działać. Ale słyszy się mniej niż średnio. Okrąg. Taki jak literka O. Można jeszcze spotkać ucho na tak naprawdę nigdzie nie można. Dlatego, że ma oklapnięte. Ośle to znaczy, że wygięte. Do słuchania. Tak, jest ucho, ale taki do trzymania, żeby wytrzymać sobie, żeby podnieść kubek do góry. Ono jest przylepione do kubka. Takie kółko rozpłaszczone. Ośle uszy to są na głowie osła. Z jajkiem. To ma kształt jajka. Słyszenie ucho. Po prawej i po lewej stronie głowy. Do słuchania. W filiżance. Żeby za nie trzymać. Co ma przyklapnięte uszy. To da się słuchać. Na przykład pies ma obklapnięte, a słucha jakoś. Ucho mi się skojarzy z literką O. Bo jest takie kółko jajowate trochę. Po lewej i po prawej stronie głowy. Służą do słuchania. Na kajtrze napisane. W filiżance jeszcze można spotkać w domu. Myjemy, żeby były czyste. Zosą je ma. Długie są. Mi się kojarzy ucho z takim półkolem. Ucho ma służy do słuchania. Wszystko, nawet to, co chce. Jak się kogoś, jak ktoś mówi, to wtedy można za drzwiami podsłuchiwać. Ośle uszy, to znaczy, że ma je osioł. Mi się podobają najbardziej psa. Dlatego, że pies ma pies może nawet wąchać nosem, bo ma instynkt i może słyszeć uchami.